Chciałbym serdecznie powitać wszystkich Państwa na konferencji prasowej toruńskiej drużyny piłki siatkowej Budowlani Toruń S.A. I już na samym początku dobra informacja. Nazwa drużyny zmienia się w związku z przystąpieniem do istotnego wsparcia naszej drużyny przedsiębiorstwa KT7 CNC. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mam przyjemność gościć na konferencji pana prezesa zarządu Ryszarda Grzemskiego. Jest to dobra informacja po trudnym okresie dla toruńskiej siatkówki i przypuszczalnie jaskółka również tych sukcesów na niwie sportowej. Wyznaczyliśmy sobie w tym roku cel awansu do Orlen Ligi, jakkolwiek Państwo to również prawdopodobnie wiecie, nie ma jeszcze informacji o zasadach awansu do Orlen Ligi w tym roku. Niemniej jesteśmy przekonani, że co najmniej jedna, a wierzymy, że dwie, a może i więcej drużyn awansuje w sposób sportowy lub też na zasadzie zaproszenia do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zarówno zawodnicy, trenerzy mają świadomość tych naszych celów. Podejmujemy również działania zmierzające do wzmocnienia naszej siły sportowej, stąd obecność dzisiaj na konferencji Marty Siwki, naszej nowej zawodniczki, 18-krotnej reprezentantki Polski, która wspomoże zespół, wspomoże Darię na pozycji libero. Wierzymy, że klub w tej nowej odsłonie KT7 CNC Budowlani Toruń to będzie klub, który awansuje do tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi za wolę wsparcia drużyny i za wsparcie właśnie w realizacji tych celów. Dzień dobry Państwu. Jestem prezesem właśnie firmy, która postanowiła wesprzeć klub budowlanych Toruń, nasz siatkarski. Jak wiemy, to jest drużyna siatkarska najwyżej postawiona w lidze z toruńskich klubów siatkarskich, także to było naszym głównym celem, żeby taki klub wesprzeć. Dzięki temu, że udało nam się jakby zdobyć całą masę doświadczeń na rynku obróbki lub budowy maszyn do obróbki metali, udało nam się zyskać spory kapitał, który postanowiliśmy na pewnym etapie właśnie zainwestować w coś, co sprawi, że nam się zrobi przyjemnie. Rzucaliśmy okiem na różne dziedziny sportu. I tak też właśnie trafiliśmy, ja przepraszam, że tak wszedłem w słowo, tak też trafiliśmy właśnie na nasze zacne siatkarki, którym naszym zdaniem nasza pomoc może nie jest konieczna, ale na pewno się przyda. Tak jak wspomniał pan prezes, my od wielu, wielu lat skupiamy najlepszych specjalistów. Oni sami się znajdują, my sami ich łowimy i sprawiamy, że robimy rzeczy w tej klasie absolutnie najlepsze. I tego też chcielibyśmy życzyć oczywiście naszym siatkarkom. I mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu tak właśnie będzie. Cóż, ja z naszej strony, ze strony drużyny mogę tylko podziękować, że bardzo fajnie, że znalazła się firma, która chce nas wspierać i my ze swojej strony zrobimy wszystko, aby ten awans uzyskać. Ciężko pracujemy na treningach, mamy nadzieję, że to będzie przynosiło efekty w kolejnych meczach. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie są oczekiwania względem nas. Chcemy poprawić wynik z tamtego sezonu, także robimy wszystko, aby to się udało. No więc witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że będę mogła grać w tej drużynie, ponieważ lubię walczyć o najwyższe cele, a z tą drużyną chcemy właśnie o nie walczyć, o awans do Orlen Ligi. I cieszę się też, że przychodzę wraz z nowym sponsorem, bo we dwójkę raźniej podobno. I cieszę się, że jest to Toruń, bo to jest moje ulubione miasto w Polsce. I zapraszam wszystkich do wspierania nas we wszystkich meczach. I dziękuję.